Nisko słonko, nisko, nisko nad zachodem stojała dziewczyna, stojała jedyna w polu za przyleciał do niej, a za morza ptasek i przyniósł liliowy kwiatek. Liliowy kwiecie, rozdzijaj się w lecie, bo już moja mama, bo już moja mama nie żyje na świecie, bo już moja mama, bo już moja mama nie żyje na świecie. Przy Szkole Podstawowej w Węgu Starościńskim działa sekcja Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Starościński Krąg Regionalny, która zajmuje się w głównej mierze regionalizmem. W ubiegłym roku wspólnie z panią Ewą Kawałek zorganizowałyśmy lekcję w plenerze na stanowisku archeologicznym na Białej Górze, gdzie pod tytułem, pod nazwą Historia regionu w matematyce. Dzieci podczas tej lekcji wykonywały pradawne szałasy właśnie z 4 tysiąclecia przed naszą erą. Wykonywały narzędzia, broń przy pomocy krzemieni, łuki, oszczepy i poznawały historię regionu poprzez zabawę i poprzez naukę matematyki. Poza tym w szkole zajmujemy się regionalizmem, nauką regionalizmu, sięganiem do jak najdawniejszych korzeni, żeby uczniowie, dzieci, ale również i rodzice czuli się, utożsamiali się z tym terenem. Postanowiliśmy w tym układzie nasilić właśnie takie działania, żeby ludzie utożsamiali się, młodzież przede wszystkim utożsamiała się z regionem, żeby byli dumni, że pochodzą właśnie z tego miejsca, a nie z innego. Co zaowocowało właśnie zainteresowaniem takim, wystąpiliśmy z wnioskiem do Fundacji Wspomagania Wsi z projektem na właśnie poznawanie dziedzictwa kulturowego w Węgu Starościńskim. Dzięki temu projektowi możemy właśnie wykonywać te wykopaliska, które teraz dzieci prowadzą. Tutaj kopię i szukam starych zabytków. Na przykład krzemieni, kości starych, może kawałków garnków. Tam był cmentarz. Na tym cmentarzu najpierw palili ciała i później zakopywali w ziemi. Jedni poszli na łowy reniferów, drudzy zbierali jakieś owoce, inni skóry wyrabiali, żeby były na ubranie. Znajdujemy się na stanowisku wielokulturowym. Co to znaczy wielokulturowym? To znaczy, że w ciągu kilku tysiącleci w to miejsce przychodziły grupy ludzi i ze względu na to, że miejsce to było bardzo atrakcyjne, zamieszkiwali tutaj. Dwukrotnie przybywali tutaj osadnicy w ciągu kilku tysięcy lat, żeby założyć swoje osady, czyli wioski. Natomiast około 3,5 tysiąca lat przybyli tutaj ludzie, dla których kult słońca był tym naczelnym hasłem takim ideologicznym. I w myśl tego hasła i w myśl tej ideologii grzebali swoich zmarłych spalonych najpierw na stosie. Dlatego część tego stanowiska to jest cmentarzysko z wczesnej epoki brązu. Natomiast, tak jak powiedziałam na początku, badania, które przeprowadzane są na całym tym stanowisku,
obejmują część zajętą przez osady z okresu mezolitu i neolitu i następnie z okresu wczesnej epoki brązu, właśnie z kultury trzcinieckiej, z której to pochodzi wspomniane już przeze mnie cmentarzysko. Materiał znaleziony na powierzchni sugerował już, że mamy do czynienia z bardzo ważnym stanowiskiem dla pradziejowej historii tego terenu, a z drugiej strony względy konserwatorskie odegrały bardzo ważną rolę. Stanowisko było już wtedy podniszczone trochę przez piaśnicę, przez wybieranie piachu, stąd, żeby uchronić to stanowisko przed dalszym niszczeniem, co można zrobić najlepiej, po prostu przebadać to stanowisko. Była już na powietrzu z dzieciaczkami, jeśli chodzi o wypowiedź. Dobrze, a my potem... Kamilu, jest to skorupa, także oddasz Kubie, żeby włożył to do odpowiedniej koperty. Natomiast starajcie się tak skrobać ziemię, żeby już Wam przy zdzieraniu łopatką ziemi te zabytki wychodziły w tym miejscu, w którym występują. Mhm. Natomiast tutaj, Kuba, masz bardzo dobry fragment ceramiki, czyli starego naczynia i jednocześnie fragment wyrobu krzemiennego, który na pewno pochodził z jakiejś większej całości, ale na razie tak go włóż do koperty, tylko w odpowiednim metrze. Dobrze. Mam na imię Kuba i lat mam niecałe 14. Przyjechałem do Płoszyc z Jaśkiem, to jest mój kolega z klasy starej, a że jego rodzice interesują się archeologią, to przyjechaliśmy tutaj razem z nimi. Można odkryć dużo różnych zabytków i faktów potwierdzających istnienie jakichś tam plemion i takich osad. Mam już kilka kopert i znalazłem kawałki ceramiki, skorupy i krzemienie. W 1999 roku w sierpniu rozpoczęte były badania. Badania objęły dwa ary na kulminacji wyniesienia. Dlaczego została wybrana kulminacja wyniesienia? Otóż na przekroju piaśnicy widoczny był pokład gleby kopalnej, która nasycona była wieloma zabytkami, wyrobami krzemiennymi, fragmentami glinianych naczyń i przepalonymi kośćmi. To już sugerowało, że mamy tutaj do czynienia z wielofazowym stanowiskiem, i tym bardziej ja utwierdziłam się w tym, że stanowisko jest warte grzechu, czyli warte przebadania. Ja tutaj kopię, żeby znaleźć różne kamyki, krzemienie, stare kości, jakieś stare naczynia. Bo ja wolę przyjechać tutaj robić takie rzeczy, niż na przykład w domu siedzieć. To jest o wiele ciekawsze. W archeologii bardzo mnie interesują stare rzeczy z tamtych lat. Cóż udało się odkryć w tym 99 roku? Otóż odkryliśmy fragment osady z jednej strony kultury janisławickiej, czyli kultury typowo mezolitycznej, więc ze środkowej epoki kamienia, kultury reprezentowanej przez myśliwych, wtedy nie znano jeszcze ani uprawy ziemi, ani hodowli zwierząt. Ludzie ci stosowali naturalną, przyswajalną gospodarkę. Następnie w wyniku badań stwierdziłam, że materiał ceramiczny zwłaszcza, dodaje nam nowej wartości. Mianowicie odkryłam następną fazę osadnictwa na tym terenie. Natomiast w północnej części tego skłonu udało się odkryć jamowe groby ciałopalne. Więc wyniki przeszły moje oczekiwania i to wskazywało na to, że tym bardziej należy te badania kontynuować na tym stanowisku. Taka zabawa w piasku. Kopię piasek i tak, że muszę powoli uważać, żeby coś znaleźć, żeby nie uszkodzić. No, może na przykład, jak może być pod spodem jakiś akurat krzemień albo jakieś narzędzie, które może być tak zachowane. Muszę uważać na to, żeby nie uszkodzić. No do tej pory akurat nie miałem szczęścia, zajmowałem się czymś innym. Także tu mój kolega dużo więcej znalazł niż ja. W 1999 roku, a praktycznie w 2000 roku, zrodził się w mojej głowie taki projekt, żeby miejscową ludność, a zwłaszcza dzieci z miejscowej szkoły, zaangażować do współpracy. Ja byłam wtedy pracownikiem muzeum i dla mnie lekcje muzealne, archeologiczne miały sens jak najbardziej w terenie. W związku z tym z młodzieżą z miejscowej szkoły podstawowej rozpoczęłam realizację tego programu, aby dzieci uczyć wiedzy geologicznej i wiedzy o najstarszych dziejach tego terenu, bo jedno bez drugiego nie może funkcjonować. I tak rozpoczęły się nasze lekcje i nasze zajęcia. W międzyczasie skorzystaliśmy z oferty Fundacji Wspomagania Wsi, stworzyliśmy program dla tej szkoły i dla dzieci i w ramach tego programu, na który otrzymaliśmy granta,
realizujemy między innymi te badania. O ile do tej pory dzieci poznawały tylko dzieje i specyfikę badań wykopaliskowych teoretycznie, tak w ramach tego programu możemy im pokazać, jak ta praca archeologa wygląda od kuchni, od podszewki. Trafiłam tu poprzez moją wychowawczynię, panią Majkę. Siedziałam w domu i się nudziłam, ponieważ nigdzie na wakacje nie wyjechałam i pani zajechała po mnie i mnie zaprosiła. I bardzo mi się spodobało. Integralną częścią archeologii tak odległych okresów jest geologia. Badania takie robiliśmy tutaj około 20 lat temu, czego efektem były różne opracowania, między innymi artykuł, który opublikowałem jakiś czas temu, a który dotyczył pochodzenia form geologicznych, które tutaj mamy, oraz dat dla tych utworów, na których leżą stanowiska. Dodatkowym walorem tych badań jest możliwość rekonstrukcji środowiska biologicznego poprzez badania torfów, w których się zachowały pyłki roślin, które wtedy rosły na tym obszarze i które to rośliny dostarczały żywności ludziom, którzy wtedy tutaj żyli. Stanowisko to jest jednym z wielu stanowisk w tej okolicy, rozlokowanych od siebie w niezbyt dużej odległości, co świadczyłoby o gęstości zasiedlenia na tym terenie w ciągu paru tysięcy lat i o atrakcyjności tego miejsca. Tutaj na przykład w odległości około 300 metrów przy ścianie tego lasu znajdowało się następne bardzo ważne stanowisko, które mniej więcej odpowiada czasowi zakładania osad na tym stanowisku. Od strony południowo-wschodniej przy ścianie lasu znajduje się wspaniały kanał Ulgi Narwi. Niedaleko od tego miejsca, około 300 metrów, w 2000 roku odkryliśmy z kolegą fragment sztyletu jednej z neolitycznych kultur, pięknie obrobiony. Dzieci w szkole, na zajęciach lekcyjnych, jak również na zajęciach prowadzonych przez Starościński Krąg Regionalny w chwilach wolnych bardzo dużo pracują naukowo. Nie tylko rozwijają wiedzę taką archeologiczną, historyczną, ale również dbają o środowisko i utożsamiają się właśnie z regionem poprzez fotografikę, prace komputerowe. W ubiegłym roku w konkursie międzynarodowym Europa w Szkole uczennica pod naszym kierunkiem zdobyła nagrodę główną i otrzymała również dyplom Rady Europy, czyli praca ta zyskała duże uznanie. Poza tym zajmujemy się również ekologią. Dbamy o te stanowiska archeologiczne na co dzień. Dzieci oznaczają te stanowiska archeologiczne, oczyszczają również ze śmieci i akcje takie mają na celu pokazanie i rodzicom starszym, że nie należy robić czegoś wbrew naturze, że trzeba dbać, nie zaśmiecać i zapominać o skarbach, które po prostu tu są na tym terenie. Czasem coś tam czytam, jakieś artykuły w gazetach albo coś. Poza tym lubię takie rzeczy. Kawałki jakieś krzemieni, różne skorupki, węgielki, kości jakieś spalone. Dzieci uczą się regionalizmu poprzez robienie wieńców dożynkowych, palm kurpiowskich, pisanie gadek. Organizujemy dla dzieci wieczory poezji kurpiowskiej, wieczory pieśni kurpiowskich. Zapraszamy starsze osoby, dziadków, babcie, żeby opowiadali o tym, co pamiętają, żeby mówili gwarą kurpiowską, śpiewali pieśni kurpiowskie. Muzykanty, konika! Jak się rozziedniło, jos ślubanku zlazła, słonecko się śniało, a mnie mina scezła.
Matulu już drze się od samego rana, zem taka osiara, bo mnie ucesana.